Witam Was, moi kochani, w kolejnym odcinku z Far Cry'a. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku przejęliśmy wszystkie strażnice, wszystkie dzwonnice. Teraz mamy całą mapę odkrytą. No i mieliśmy się dzisiaj zająć właśnie tą twierdzą Yumy, której to Yumy już nie ma. To miejsce nazywa się Ratugadi. No i dobra, to gdzie można, skąd by się można stąd ewentualnie? Tu jakoś szybko. Jest jakiś brzęczyk może? Może z tej twierdzy? Też nie, to trochę daleko jest. Może stąd? Stąd? Tu? Nie, tu się nie mogę przejąć. Stąd będzie chyba bliżej. Dobra, także tu się podróżujemy. No i ostatnio, dzięki właśnie odbiciu wszystkich, znaczy odbiciu, przejęciu wszystkich dzwonnic i wyłączeniu tych, o właśnie, z wszystkich dzwonnic mamy dostęp do piły, także będziemy tego używać, jako że już nie muszę się praktycznie gdzieś tam skradać, powiedzmy, że będzie już bardziej za miasto, także tutaj sobie pojedziemy z drogi śledzie. No tych wszystkich innych spadajcie. A, nasi ludzie się, o kurde, zajmą, ale jednak nie, tam się jakaś zadyma też dzieje, ale sobie poradzą, mam nadzieję, także nie mieszam się w to. 900 metrów aż, kurde, no ale jakoś szybko w miarę jedziemy, więc spoko. 7 miksturek leczniczych mam. To powinno wystarczyć mi na jakiś czas. No i zobaczymy, jak z tą twierdzą będzie. Ta twierdza też jest osłabiona, tam nie powinno też być dużo ludzi. No i potem, kurczę, misja dla złotego szlaku, która może być jedną z ostatnich, myślę. Tak mi się wydaje. Tu jest jakieś miejsce, ale nie chcę mi się go odwiedzać. Pięćset metrów już, niecałe 400. O, teraz niecałe 400. No i dobra, 300 metrów, tu jest ładunek. Także jedziemy tutaj i zobaczymy, może będą jakieś wzgórza, gdzie ewentualnie wyłączyć alarmy z daleka. Dobra, czy są jakieś wzgórza? Musi się tam dostać, kurde. Może pojedźmy tędy, tu bokiem, może nikt nas nie zobaczy. O, tu są jakieś wzgórza, tu może być jakieś wejście. Jest Ratugadi. To jest w sumie moja jedyna cicha broń. Jest o, jest wejście. Może tędy się uda. Zanim się wespnę do końca. Jest jeden typek. Dobra, teraz spokój, cisza. Tam jest jeden, tam jest drugi. Tych alarmów trochę jest, powiem szczerze. Dobra, ale mamy mniej więcej jakieś miejsce, od którego możemy zacząć. Tu ktoś jest, tu ktoś jest na dole. Kolejny. No i właśnie, alarmy. To jest przede wszystkim, nie chciałbym tutaj mieć zadymy jakiejś większej. Tam jest alarm na dole. Pytanie, czy ktoś usłyszy ten alarm, jeżeli strzelę do niego. Tu ktoś chodzi. Tam jest pies.
tam jest kolejny facet. Pies raczej nie przyjdzie do mnie. Nie wiem, czy ten usłyszał, czy nie. Ja go wyeliminujemy już. Tego też. Tam gdzieś był jakiś ten, nie? Czy to był ten? Także spokojnie. Tu jest alarm na dole. Tak? Nie, tutaj nie ma alarmu. Tam jest alarm, tam jest dwóch przynajmniej. Tam jest alarm dalej. Czy stąd będę widział go? Dobra. Nikt nie widział nic. Oni dopiero alarm wstrzymają. Jak mnie zobaczą. Tu jest przynajmniej trzech. Jeszcze jeden tu jest. Kurde. Łe? Faktycznie mało ich tam było. Co prawda widzieli mnie, ale bez alarmu jest, dobrze. Mamy twierdzę blisko. Mam nadzieję, że brzęczyk też będzie. Jest brzęczyk, elegancko. To spoko. Tu jest plakacisko. Dobra. No dobra, kochani, myślę, że nie ma sensu tutaj przedłużać, tylko faktycznie lecimy na główną misję. Tu się za bardzo nie działo jakichś takich specjalnych tych rzeczy. Tylko lecimy do Golden Patha, tam. Gdzieś tam w oddali. To powinno być niedaleko w sumie. No właśnie, tutaj, dobra. Także jest. Ciekawego dzieje, bo dookoła nie. Chyba nie, wszystko przejęte jest elegancko. Ta świątynia mnie kurczę interesuje. O, takie tam heheczki z nimi. Także 500 metrów, lecimy sobie spokojnie. Nie wiem, czy to będzie ostatni odcinek, nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że faktycznie coraz bliżej jesteśmy. Chyba nie, chyba nie ostatni jeszcze. Zobaczmy gdzieś tam. Tam gdzieś jest ten maska Jalunga, zwanego kozłem. Tu jest wejście. No i jesteśmy. Elegancko. Znowu plakaciki propagandowe. Czy tam się strzela? No, w razie. To jest w ramach wydarzenia karmicznego. No i zobaczmy. Hey, Badra. Hi. What should I call you, Turumatara? Badra is good. For now. What's wrong? Whoever captures Jalandhu Temple will lead the Golden Path. The future of Kirat is at stake, and I'm caught between Amita and Sabal. You've seen them fight. You know how they are. Amita wants to destroy the temple. She says that this will free the women of Kirat and break us away from outdated traditions like the Tarun Matara. I thought Tarun Matara was a good thing. Sabal thinks it is.
If he captures the temple, he'll complete the ceremony and make me Tarun Matara. He says that embracing our traditions is what will make us stronger. And what do you want to do? I want to free Kirat. But I can't choose on my own. Amit and Sabal will never agree, so this leaves you, RJ. You've made a difference here. The Golden Path will listen to you. But you have to understand that whoever you back at Jalandhu will become the unquestioned leader of the Golden Path. And once Pagan is defeated, they will control Kirat as well. Aha. No dobra, to jest chyba faktycznie ostateczna decyzja, jaką trzeba podjąć, czy Amitę, czy Sabala. I powiem szczerze, 20% obniżka ceny. Ja mam wszystkie mapy. Zobaczmy, co mówi Amita. Padre told me about your plan to take down Jalandhu. This isn't just about destroying the temple. This is about sending a message to everyone. It's a new day for Kirat. We're no longer shackled to the past. Without the Tarun Matara, we will expose Sabal for what he really is. A simple-minded fool squatting on ruins. No, nie powiedziałbym tak. We'll take everything valuable so we can melt it down and sell it. But the temple itself... I want you to crush it into dust. O, nie podoba mi się ta propozycja Amity. Bardzo mi się nie podoba. Zresztą nie akceptuję tej misji, na pewno nie. Póki co. Zobaczmy, co Sabal powie. Sabal. I hear Amit is ready to move on Jalandhu. That ignorant bitch! It's bad enough having Pagan destroying everything. Now she wants to do his job for him. I'm done with her. I can't tell you what Jalandhu means to Kirat. What it means to Mohan. He's proud of you, you know? But taking the temple. We're cleansing Badra. We're uniting the people under the light of Kira. Pomimo, i słuchajcie kochani teraz właśnie, bo to będzie chyba bardzo ważne zrozumienie tego, co chcę zrobić tutaj i dlaczego właśnie podejmę taką decyzję, a nie inną, to uważam, że wezmę stronę Sabala, z tego względu, że faktycznie bardzo dużo ludzi tutaj połączył, znaczy wiele wydarzeń z przeszłości łączyło ludzi w Kiracie, także Amita chce po prostu faktycznie, według mnie, tak jak mówi Sabal, po prostu być drugim Paganem. To świadczyło o tym właśnie to, że ona chce te opium sprzedawać i tak dalej. Co prawda nie podoba mi się to, że... Przepraszam. Nie podoba mi się to, że faktycznie małą dziewczynkę się w to wszystko wciąga, no ale wydaje mi się, że ta tradycja Kiratu, która tutaj jest cały czas uskuteczniana, no, że tak powiem, nie zachwieje całością ludzi, którzy wierzyli od pokoleń po prostu w Kirę i tak dalej. Także o to chodzi. Ja po prostu chciałbym zachować jedność tych ludzi, którzy po prostu przede wszystkim uważają Kirę za swoją ojczyznę, a pamiętajmy, że to są, że za ojczyznę są słowa właśnie, że łączy je lud, który ma takie same wierzenia, to nie chodzi o religijne wierzenia, tylko ogólne, ziemia, no i właśnie przede wszystkim przeszłość. Także myślę, że wybiorę Sabala jako tego przyszłego wodza Kiratu. Także przestać i zaniechać. O. Zabezpiecz świątynię. A, to jest Jalandhu świątynia. No dobra.
że lecimy tam. Mam nadzieję, że tu jest jakaś łódeczka, bo nie dolecę aż tak daleko. Tam jest łódka? Tak, tam jest łódka. Albo tu jest ten. No tu jest kwiatuszek jeszcze dla mnie. Gdzie ten kwiatuszek jest? Tu. Na razie W. Lepiej mieć więcej niż mniej. Także faktycznie uważam, że dobrze robię. No. Zadasz pierwszy świątynię. Ajay, it's a ball. Yuma and Pagan have been robbing Kirat for years and hoarding our relics at Jalendo. I don't want the army taking anything that belongs to our people, so take care of their boats before you attack. Make sure none of them can escape. O ty! O fucking shit! Naciskam S. 3 minuty. Dobra, nie wiem czy to tu mam piec, ale chyba tak. O, ta piła to robi faktycznie zniszczenie, dobra. Tu jest jakiś jeden. Tam gdzieś jest kolejny chyba ładunek. Gdzieś na górze. Tu? Nie, na powierzchni, o fucking shit. Dobra, mam 2 minuty. Myślę, że to sporo czasu. Praktycznie w ogóle zero odrzutu ma ta broń. To jest mega. Cały czas jeden magazynek. Także można pewnie było to zrobić po cichu. No ale cóż. Tam są gdzieś jeszcze panowie od tego. Nie, na górze. O fuck shit. Jeszcze wyżej chyba, nie? Nie, tu! Okej. Shabal, I've defused all the bombs. Shabal, it's done. Good work, but I've got some bad news for you. My spotters tell me that enemy reinforcements are heading towards your position. They mean to take back the temple. Get ready for another fight! No spoko. From the west. Tam jest north, tam jest west. Gdzieś stąd? Zaraz, ktoś tam nie strzela. Może tak powiem. Stamtąd. Czyli stamtąd. Dobra, tu jest roślinka. Pięknie. Czy jeszcze ktoś? Słyszałem ludzi. Co? O fuck, granata. Granata! Weźmiemy tę roślinkę. Bo ona pozwoli mi stworzyć.
dokładnie. Gdzie ktoś się znajduje. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale teraz z tamtej strony idą. Fuck, ktoś mnie widzi. Fuck! Kurde, myślałem, że się palę do tego. Ktoś mnie widzi. O fuck! Dobra, jest zapis gry. Jalendu is safe, Sabal. Praise Kira. I thought Amita was going to get there first. Can you believe she was going to stop Badra from fulfilling her destiny? She can't stand between the gods and their people. This arrogance will be her downfall. Sabal przewodził temu szlakowi. No i dobra. No i spoko. To są nasi. Dobra, spoko. Sporo roślinek tu jest dookoła. Fajnie. Ale to nie jest, jak widać, koniec gry. I spoko. I dobrze. Także następnym razem być może już uderzymy na Pagana. Być może. Nie wiem. Także na razie zbieram sobie roślinki. Perski, wszystko mamy. Dobra, kochani, także dzięki za uwagę. No i tam jest misja dla Sabala. Ale to następnym razem ją sobie weźmiemy. Także dzięki, trzymajcie się, pa pa.